Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w trzecim odcinku Symulatora Farmy 2014 Platinum Edition, w którym to dzisiaj będziemy żniwować i sprowadziłem już traktor, sprowadziłem kombajn, wszystko jest pięknie i bierzemy się za żniwa na polu, które obsialiśmy i nie wiem po co nas to tutaj prowadzi. Co tam? To jest, który masz decypać zboże, rób to za każdym razem. Spoko. Spoko. Gdzie teraz? Gdzie teraz, droga nawigacjo? Gdzie teraz? Szybko. Stawiasz przyczepę na pole. Okej, jedziemy. Przepraszam, że dość długo nie było żadnego odcinka w ogóle. Tam kilka dni przerwy. Ale jestem ciągle chory i myślę, że to słyszycie na odcinku. Trochę się tak postarałem, że tak powiem, i się zmobilizowałem do pracy i dzięki temu ten odcinek w ogóle powstaje. Się do domu wziąć do swojego kombajnu. Pamiętaj, brzmi dobra. Pojazdy. Muszę popodmieniać tekstury ponownie i nagrać poradnik, tak jak obiecałem. Ogólnie sprawa wygląda tak, że jestem chory i nie miałem siły i w ogóle, żeby nagrywać. Teraz troszkę się ogarnęło, nadal jestem chory, ale przynajmniej mogę mówić, więc mogę coś nagrać. I taki brak odcinków może jeszcze potrwać, nie mam pojęcia jak długo, mam nadzieję, że od soboty wrócę do normalnego nagrywania. Ale czy tak się stanie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to się skończy. Musimy to włączyć. Włącz. R. I żniwujemy. Okej. Świetnie. Ogólnie majstrowałem trochę z detalami, żeby tak mi nie muliło. Jest troszeczkę lepiej, teraz mam te 38 fpsów, 35 podczas koszenia, więc jest całkiem przyzwoicie, chociaż do ideału daleko. Header mamy ten większy, to raz, dwa to skosimy i może też się zbierzemy. Zobaczę. R. Wszystko ślicznie. Wycofaj. Opuść. I jedź. Okej. Raz, dwa to zmłocimy. Kurczę, za wcześnie podniosłem header. Raz, dwa. Okej. Jedziemy. Pytaliście się mnie, co z nową serią, którą zapowiadałem już jakiś czas temu. Z tą serią sprawa wygląda tak, że trudno mamy się zgadać z pewną osobą, ale no, mamy nadzieję, że już niedługo uda nam się coś nagrać. I to tak całkiem niedługo. Czekajcie, obserwujcie kanał, a na pewno coś się pojawi w najbliższym czasie. Już mamy większość rzeczy dogadane i po prostu wystarczy się zejść i po prostu nagrać. Więc trzymajcie kciuki, żeby nam się udało jak najszybciej to zrobić. Okej. Wiele razy prosiliście mnie o poradniki odnośnie modowania i tak dalej. Jak ja się do tego odniosę? Odniosę się tak, że no to nie jest nic trudnego, ale ja mogę to nagrać, jeśli nadal chcecie. Tylko sam muszę tą gierkę ponownie zmodować, bo mi się wszystko pokasowało, oprócz Gebrauch Machine moda na używane maszyny. Mogę wam pokazać po kolei, jak się pliki podmienia, skąd się to ściąga i tak dalej, nie ma problemu. Tylko napiszcie w komentarzach, czy nadal chcecie ten poradnik. Ja mogę wam go nagrać. Bylebyście byli zadowoleni. Zrobimy tak, pyk. Bardzo zwrotny ten kombajn. Pyk. Pyk. Tam pika, pik, pik, pik. Pik, pik, kurczę, jak
normalnie jak Pikachu. Swoją drogą, oglądał ktoś kiedyś Pokémony z tych osób, które mnie oglądają? Ja dawniej całkiem w dzieciństwie jeszcze oglądałem i nadal ta bajka chodzi mi po głowie. To coś pięknego było. Przyznam się szczerze, że teraz od nowa w internecie oglądam sobie te początkowe odcinki, bo one były najlepsze. I fajnie jest tak wrócić do czasów dzieciństwa. Jest mega frajda tak znowu pooglądać wszystkie te Pokémony, porównać sobie, popatrzeć jak to wygląda. Ale muszę ostatni kombajn z powrotem, ale muszę skosić najpierw. Okej. Okay. Ostatni przejazd, 12 na godzinę. Raz, dwa to ogarniemy. Staram się mówić w miarę czysto, bez tak zwanego mówienia przez nos, ale nie wiem jak mi to wyjdzie. Niezbyt się słyszę w słuchawkach. Jeśli będzie to aż tak bardzo słychać, to musicie mi wybaczyć, no niestety. Choroba nie radość. Zwłaszcza w moim przypadku. Ale jakoś musimy dać sobie z tym radę. Teraz to wysypiemy. Odstaw kombajn. Najpierw trzeba to wysypać. Wysuń. Okej. A nam się to wszystko brzydko ładuje. Stój. Tak, pyk. Tak mniej więcej. Tak. Rozpocznij wysyp. A! No. Okej. Sprawdzimy ile nam wrzuciło do traktora. No nie wiem czy wszystko. Mniejsza. Czy możesz wyjść z tego traktora? What the fuck? Nie mogę z traktora wyjść. No, odstawimy kombajn. Wysuń rurę. Schowaj. I tutaj zaparkujemy. Okej. Stąd na tym podwórku jest średnio trafione. I tak rzadko się na nim przejeżdża tak przepisowo. Zaparkuj i opuść pojazd. Skoro tak. Ops. Skoro tutaj. What the fuck? LOL! Słyszycie to? Tak jakby kombajn pracował. Dobra. Przełączymy się raz, dwa. Tutaj, pyk. Rozumiem, że mamy to teraz sprowadzić, tak? Okej. Okej. Gdzie mamy to sprowadzić? Zakładam, że wysypać tam. Potem to będzie nam kazało sprasować i tak dalej. A potem będziemy to wywozić na sprzedaż. Cofnij. Przyczepa w górę. Czemu nie mogę tego zatrzymać, skoro już mi wysypało? Trudno. Okej. Do przodu odłącz przyczepę. Spoczko. Spoczko, foczko. Gdzie mamy to odstawić? Tutaj, po kombajnu. Okej, os. Cofnij zdeczka. Okej. Opuść pojazd. I co macie do mnie teraz? Ulep swój silos.
Okej. Okay. Czemu nie mogłem po prostu tam tego zrobić? Przejdę tu? Przejdę. Czemu nie mogłem tego zrobić jak tam moim traktorem, co? Dlaczego się pytam? Ja się pytam dlaczego? I to wszystko jest po macku robione. Ciśnij Enter. Ulepszenia. Ulepsz. Okej. Okay. Co teraz, panie farmerze? Halo? Musisz poruszać sobie tutaj na... Okej. Pojazdy. Podjedziemy, weźmiemy prasę, frienda naszą... Naszą przyjacielską, cudowną prasę. Dobra. Cofamy. Cofamy. Okej. Okay. Ja jestem z powrotem. Miałem telefon i musiałem odebrać. Jedziemy to od razu sprasować. Odcinek krótki, więc zobaczymy. Nie wiem, czy będzie nam to kazało zebrać, czy jak to będzie wyglądała sprawa z tym. Na którym to się prasowało? 3C? Rozpocznij zbieranie słomy. Dobra. Myślę, że tak. Zbierzemy to raz, dwa. Może w kamienie będzie fajnie widać. Zaraz trzeba już wyrzucimy. Dobra, skończyliśmy prasować. Jedziemy do domu, zaparkujemy i najprawdopodobniej trzeba będzie jeszcze wywieźć. Wywieźć te. No wiecie. Ziarno, tak? Sprzedać. Dobra. Tu zaparkujemy ładnie. Okej. Okay. Zaparkuj i opuść pojazd. Czas na jesień. Już? Czas zbioru do końca. Weź zboże z sprzedaj. Dobra. Co, ciekawe jak to daleko jest. Tutaj chyba, więc może raz, dwa to objedziemy. Szybko! Szybko, bo nie ma czasu. Dobra. Okej. Okay. 6 te wrzucone. Idziemy napełnić. Zwiedzimy mapę trochę przy okazji. Dobra. Nie mogę się doczekać, aż kupimy własne pole. I będzie cudownie. rozpocznij wysypywanie. Zaraz będzie pełna. Ładnie, skoro mi się tyle pszenicy wzięło. Nie umyciłem aż tyle. LOL. Nieważne. Daleko. W drugą stronę, tak? Tutaj przejedziemy. Tam do drogi. Tutaj jest nasz kurnik cudowny. Nie mogę się doczekać w ogóle dalszych etapów gry, bo tam będzie wkroczy ta opieka nad zwierzętami i w ogóle. What the fuck? Co to jest? Drzwi to widzicie? Co to ma być? What the fuck? To jakieś genetycznie modyfikowane, czy co? GMO normalnie. Daleko? Niedaleko. Raz, dwa przejedziemy. Cieszę się, że tutaj jest bliżej więcej tych różnych punktów. Bo na tej podstawowej mapie to była tragedia. Wszędzie daleko i w ogóle. Okej. Okay. Ale wy też to widzicie, mi ścina momentami? To jest masakra.
Gra normalnie mi ścina, ja jadę, co to ma być? Muszę się wracać tam. Ładne, bla, bla, bla. Nie umie kręcić takimi przyczepami. Dobra. Tutaj. Ale professional. Skup professional. Wysyp zboże, stój. Przyczepa. W ogóle czemu pisze przyczepa w górę, a to jest wysypywane w bok? Lol. Dobra, no szybko! Bo nie ma czasu. Dobra, jeszcze coś będziecie ode mnie chcieli, czy nie? Jak nic konkretnego, to kończę odcinek. Ale tu ruch. Ja pierdzielę. No co dalej? Halo? Możesz wracać do domu. Dobra, nie będziemy tam jeździć. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, jeśli uważacie, że na to wszystko film, jak i sam kanał zasługuje. Dzięki za ciągłe wsparcie. To by było na tyle. Cześć!